Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta, czas na 73. odcinek Zarychty na solo. Wracam po dosyć długiej przerwie, ale wybaczcie, po pierwsze potrzebowałem trochę detoksu po tych 30 zapowiedziach w 3 tygodnie. To po pierwsze, po drugie trochę choroby, trochę też robota przypiliła, no i nie było kiedy wrócić do nagrywania. Ale od dzisiaj mam nadzieję, że będzie to regularne, jutro nawet jadę do biura, więc pewnie coś nagram w samochodzie. Także będzie trochę powrotu do starych czasów. Dzisiaj będzie dosyć krótko, bo mówię tak naprawdę tylko środowe spotkania, których były 4, a także jeden transfer, który zadział się ostatniej nocy, o którym było przez kilka poprzednich dni. Także szybko przechodźmy do rzeczy. Dzisiaj 4 spotkania, nie były to spotkania jakieś wybitnie ciekawe, w niewielu z nich były jakieś emocje, raczej spotkania dosyć pewnie wygrywane przez jedną drużynę. Na dzień dobry trafiliśmy do Charlotte, gdzie Hornets pokonali Atlanta Hawks. Męczyli się z nimi dość długo, dopiero w czwartej kwarcie udało im się zrobić przewagę. Mieli chyba serię 20-6, jeśli dobrze pamiętam. Poprowadził ich gość, któremu bardzo kibicuję, czyli Malik Monk, wybrany rok temu w drafcie, który rozgrywa drugi sezon i wreszcie to jest taki sezon, którego się spodziewaliśmy. Cieszę się, że Monk wchodzi z ławki wciąż, chociaż zaczyna wyglądać coraz lepiej. Nie wiem, czy nie wygląda już lepiej od grającego w pierwszej piątce Jeremy'ego Lamba, ale może to też lepiej, że takie jest ustawienie, bo Lamb, mając taką pewność, że wychodzi w pierwszej piątce, gra dosyć solidnie, natomiast Monkowi widać, że nie przeszkadza to, że wchodzi z ławki, tylko po prostu napieprza i gra bardzo dobrze. Dzisiaj 13 punktów, 6 asyst, więc teoretycznie niedużo, ale kluczowe było to, że 9 punktów i 5 asyst miał w czwartej kwarcie, wtedy kiedy właśnie Hornets budowali swoją przewagę, to właśnie Monk był gościem, który ich napędzał, więc to pokazuje, że Kemba Walker ma kolejnego gracza, którym może dzielić się po prostu swoimi obowiązkami. I Hornets po 11 meczach mają 6 zwycięstw, 5 porażek, czyli są powyżej tego magicznego progu 50%, który powinien dać na wschodzie playoffy. I wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. Podoba mi się, jak Borrego prowadzi ten zespół. Podoba mi się to, że gra Willy Hernan Gomez, że nie gra zupełnie Bismack Biyombo, że tylko rezerwowym jest Michael Kidd-Gilchrist i najbardziej mi się podoba ten debiutant Miles Bridges. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, ogarnijcie, jaką paczkę dzisiaj znowu zasadził nad Dewayne'em Dedmonem, zdaje się. No to jest gość, który jak dla mnie powinien wystąpić w konkursie wsadów, chociaż boję się jednej rzeczy, że to może być zawodnik, który idealnie pasuje do takiego dunkera meczowego, natomiast w konkursie, nie wiem, mam wrażenie, że może nie być tam najlepiej, natomiast jeśli chodzi o wsady meczowe, to jest po prostu kozakiem. Także jeżeli nie widzieliście jeszcze, to zobaczcie, bo naprawdę warto. No i warto też spojrzeć, dzisiaj drugi wsad w sezonie zanotował 40-ponadletni Vince Carter, który został przesunięty na ławkę rezerwowych i gra w tej chwili z drugim składem. I takie mam wrażenie, jedna prawidłowość jest w Atlanta Hawks od początku sezonu, chociaż domyślam się, że niewielu was śledzi tą drużynę. Ale jeżeli dobrze gra Trae Young, to źle gra Jeremy Lin. I na odwrót, jeżeli dobrze gra Jeremy Lin, to źle gra Trae Young. I dzisiaj znowu tak było, bo Lin zagrał naprawdę bardzo dobrze z ławki, trafił chyba 7 z 8 rzutów z gry. Natomiast Young spudował wszystkie 7 trójek dzisiaj swoich. I ta jego skuteczność, która była dosyć wysoka od początku sezonu, zaczyna lecieć na łeb, na szyję. Drugie spotkanie, Dallas Mavericks przyjechali się z Washington Wizards i muszę powiedzieć, że jestem dumny z Wizards, bo idą zgodnie z planem, który sobie przewidziałem, czyli przegrywają na potęgę raz za razem. Mają na razie chyba tylko 2 zwycięstwa w 9 albo w 10 spotkaniach, także nie zawodzą mnie, jestem z nich bardzo dumny. Drugie spotkanie zagrał w sezonie Dwight, albo trzecie już nawet, Dwight Howard. I wciąż wygląda tak sobie. Natomiast co mnie niepokoi w perspektywie potencjalnych zwycięstw Wizards, do formy wraca Otto Porter. Niepokoi mnie po pierwsze dlatego, że Wizards mogą dzięki temu zacząć wygrywać, a po drugie dlatego, że mogą cena za Otto Portera może iść w górę wtedy. A wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy Wizards wreszcie powinni się przebudować i kontrakty Portera albo Billa mogłyby być tymi, które najłatwiej byłoby zhandlować i dostać coś w zamian. Mam wrażenie, że Wizards są bardzo przywiązani do Johna Walla jako tej swojej twarzy organizacji. Zresztą ten maksymalny kontrakt, super maksymalny, który za chwilę wchodzi w grę, sprawi, że no ciężko będzie go przehandlować. Nie wiem nawet, czy... Znaczy wiadomo, że byłyby drużyny, które byłyby chętne przejąć jego umowę. Natomiast
No, to nie jest gość, który dla mnie będzie w stanie poprowadzić drużynę do czegoś większego i dlatego wydaje mi się, że taki Bradley Beal byłby łatwiejszy do przehandlowania, ale na pewno miałby większy rynek na to. Pojawiły się nawet takie plotki, że jeśli miałby gdzieś trafić, to idealnie pasowałby do Los Angeles Lakers i zgadzam się z tym, bo przede wszystkim Lakers potrzebują skuteczności z obwodu, a Beal byłby tam naprawdę świetnie pasującym graczem. Pytanie, czy Lakers chcieliby rozbijać swój młody skład, czy tą młodą część swojego składu, czy też nie. Jeśli chodzi o Mavericks, to w tym meczu swoje zrobili, tak? Dobrze zagrała cała pierwsza piątka. Luka Doncic wciąż punktuje w walce o tytuł debiutanta roku. Niezłe spotkanie Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. Coraz lepiej zaczyna wyglądać Harrison Barnes, który opuścił chyba pierwsze 3 spotkania sezonu albo 4. No i to, co jest dla mnie najbardziej szokujące w tym sezonie, to rzuty wolne DeAndre Jordana. Jordan oddał już 36 osobistych i trafia je ze skutecznością 83%. Pamiętacie, jak rok temu zachwycaliśmy się tym, że Andre Drummond z poziomu 30 kilku procent przyszedł na poziom 50? No to teraz Jordan pokazał, jaka może być skala rzeczywiście progresu, no bo z 50 chyba w poprzednim sezonie na 83 w tym. Także to jest naprawdę szok. I pokazanie, że to, za czym ja zawsze lobbowałem, czyli nie ułatwiajmy zawodnikom, nie, bo była wielokrotnie dyskusja na temat tego umyślnego faulowania, wysyłania gości na linię osobistych, to się już oczywiście nie dzieje, natomiast zawsze byłem za tym, żeby jednak zawodnicy po prostu uczyli się rzucania do kosza, a nie ułatwiania im poprzez zmiany przepisów gry. No i Jordan pokazuje, że można się nauczyć rzucania tych osobistych. Trzecie spotkanie w Arizonie, Phoenix Suns wciąż beznadziejni. Tym razem dostali bęcki na własnym parkiecie ponad 20 punktami od Brooklyn Nets. I tak szczerze powiedziawszy, to dzisiaj nawet ani Devin Booker mi się nie podobał, ani DeAndre Ayton. Natomiast cieszę się z jednego, z minut dla Rishona Holmesa. Minut, które zostały uwolnione potem, jak odszedł Tyson Chandler. Więc Rishon Holmes, jeśli nie macie go w fantasy, a potrzebujecie gościa, który z ławki wam zapunktuje regularnie na około 10 punktów, 7-8 zbiórek i z 1,5 bloku, no to i na dobrej skuteczności oczywiście, no to Rishon Holmes jest gościem, którego powinniście do siebie wziąć. I to jest jedyny pozytyw płynący z drużyny z Phoenix. Natomiast jeśli chodzi o Nets, no to Nets zbliżają się do tego poziomu 50%, który chociażby przebili już Charlotte Hornets. Kolejne świetne spotkanie Carisa Leverta, który bardzo mi się podoba i liczę na to, że on dalej będzie utrzymywał taką formę, bo jak dla mnie on w tej chwili może być faworytem do nagrody MIP dla zawodnika, który zrobił największy postęp w ostatnim sezonie. I ostatni mecz. Portland Trail Blazers pokonali Milwaukee Bucks z 15 punktami. No tutaj mieliśmy popis jednego zawodnika. CJ McCollum zdobył 40 punktów, z czego 19 w trzeciej kwarcie, kiedy to Blazers odjechali. Nieco słabsze spotkanie Damiena Lillarda, który tylko skończył z 13 punktami i po przerwie w ogóle był niewidoczny. Oddał tylko 5 rzutów, wszystkie spudłował. Natomiast wciąż dobre wsparcie Blazers mieli z ławki. Tym razem tym gościem najbardziej wyróżniającym się był Evan Turner, który trafił nawet dzisiaj 2 trójki, więc to już w ogóle szok i niedowierzanie. Natomiast jeśli chodzi o Bucks, no to ich druga porażka w sezonie dopiero. Swoje zrobili Antetokounmpo, Brook Lopez, Chris Middleton, natomiast zabrakło wsparcia od pozostałych 2 graczy z pierwszej piątki, czyli Malcolma Brogdona i Erika Bledsoe. Wspólnie dzisiaj wymyślili łącznie 9 punktów z 20 rzutów z gry, trafili tylko 4 z 20 rzutów, więc to zdecydowanie przesądziło o tym, że no, nie byli w stanie walczyć do końca o zwycięstwo. No i dla Bucks to jest trudny moment w tej chwili, bo to był pierwszy z serii 4 meczów wyjazdowych. Zobaczymy, jak sobie poradzą w kolejnych. To tyle, jeśli chodzi o środowe mecze. Tak jak powiedziałem, mieliśmy jeden mały transfer w ostatniej nocy. Mianowicie po tym, jak Tyson Chandler został zmieniony przez Phoenix Suns, opuścił listę tak zwaną waivers, czyli gości zwolnionych, gdzie można po prostu przejąć jego dotychczasowy kontrakt i po tym, jak ją opuścił, to podpisał umowę do końca sezonu za minimalną wartość z Los Angeles Lakers. No wiadomo, że Chandler przychodzi po to, żeby być zmiennikiem Javela McGee, bo w tej chwili na pozycji centra z ławki, jeżeli Luke Walton miałby się decydować na granie z wysokim gościem, no to był Ivica Zubac, ewentualnie Moritz Wagner, ale obaj no, nie są jeszcze gotowi na takie granie, więc tutaj Chandler będzie
gościem, którego będzie można wykorzystywać chociażby świetnie w grze pick and roll, no bo wszyscy dobrze wiemy, jak dobrym jest fachowcem w tej kwestii. Ale ma też poprawić trochę defensywę, chociażby walkę na tablicach. Lakersi są na 22 miejscu pod względem zbiórek w lidze, a jeżeli marzą o tym, żeby dostać się do playoffów i w nich zamieszać, no to muszą być zdecydowanie wyżej. No, Chandler też wpisuje się w taki scenariusz, który Lakersi w tym sezonie piszą, czyli zbieramy graczy z doświadczeniem, graczy, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są w stanie uderzyć pięścią w stół. I Chandler zdecydowanie będzie takim graczem, który będzie potrafił może tą szatnię jeszcze bardziej scalić, jeszcze bardziej wspomóc, więc tu zdecydowanie widzę same plusy tego ruchu, tym bardziej, że Chandler nie będzie marudził chociażby na to, że miałby grać małe minuty, bo już w ostatnie dwa sezony w barwach Phoenix Suns pokazały, że jest w stanie się z takim scenariuszem pogodzić, jak chociażby rok temu, gdy był zmiennikiem Alexa Lena. To samo w sobie powinno mu urągać, ale no wiadomo, jest to profesjonalista w każdym calu i jeżeli nawet nie pamiętacie, to jest jego 18 sezon, on wchodził do NBA w tym samym sezonie co Eddie Curry, a Eddiego Curry'ego już tyle lat nie ma, a Chandler dalej jest i dalej jest bardzo, bardzo wartościowy. Okej, to tyle na dzisiaj. Cieszę się, że byliście ze mną, cieszę się, że sam znalazłem czas na to, żeby wreszcie nagrać. Liczę na to, że jutro będzie kolejny odcinek nagrany tym razem w samochodzie, więc być może publikacja będzie nieco później, bo nie będę miał ze sobą komputera, w którym mógłbym nagranie obrobić. Okej, dzięki jeszcze raz za wysłuchanie i do następnego razu.